Marcin Jędras. Centralna kuźnia młodych. CKM. Seria 17. I raz, i trzy, i wymach, i wyprost, i raz. Jędruś, Jędruś, ja już nie mogę, on nas zamęczy. Popatrz na Kowalskiego. W ciągu dnia zrobił się z niego patyczek. Bo on naprawdę ćwiczy, nie markuje. A co, może? Co? Nie gadać w trójszeregu. Teraz przysiady. No zamęczy nas, skubany. A to wszystko przez pana Krzyśka. Jak to? Pan zauważył, że przez cały semestr nie mieliśmy WF-u i teraz buldog to nadrabia za cały rok. Tak, to na dworze. Idąś! Kowalski, przestańcie także zarówno wymachiwać łapami. Kończym rozgrzewkę. Ładna rozgrzewka. Mam buty pełne potu, bo po cholewki na dole. Za chwilę przystąpim do ćwiczeń symulanckich. Chyba symultanicznych. Też. A propos, dobrze, żeś się przypomniał, Kowalski. Co z posiłkiem regeneracjonowanym dla twojego wychowawcy? Zostawiłem w szatni. Oj, czuję, że wy mi to gorzko odpracujecie. Więc na dzisiaj przygotowałem wam następujące dyscypliny. Jazda szybka przez płotki. Och ci, Karol. To Kociemniak. No, teraz Zachorski. No, będzie ćwiczył. Będzie ćwiczył in. Inteligent. Będzie ćwiczył intensywne pchanie kulą podczas slalomu giganta. A zresztą jak na was slalom może być mały, byleby kula była duża. A pamiętam, w Zakopanem, jak złamałem nogę, to raz zjeżdżałem o kulach. Jeszcze mnie pchali. A ja, panie docencie, może jazda figurowa. Gracja była zawsze domeną Kowalewskiej. Hop. Dla was mam coś innego. Pływanie. Zaś łaski. Ale zaraz, przecież wszystko zamarznięte. A ja tam mogę wykuć czeremble. Fuja. Cicho w trójszeregu. Kowalski dostaje, prawda, w pustkę na basen kryty. I to będzie tylko zwyczajne pływanie. Z małą inowencją. Połączym styl klasyczny z biegiem w workach. Przykurza twarz, przecież utopię się w mordę. Pamiętam, jeden mój praszczur, Edmund D. Kowalewski, był już raz wyrzucony w worku z twierdzy IF. A to ten, co potem doszedł do wielkiego majątku na wyspie Monte Cristo? Niezupełnie, zgrał się do suchej nitki w Monte Carlo. Dumas, nie dumas, carem nie będziesz. Kociemniak, ty także zarówno przestań tupać. Zarządziłem koniec rozgrzewki, nie? Co tam, znowu Zachorski? Proponuję, żeby pan docent dał nam już po niedostatecznym i puścił do domu. Hop. Wy mi się tu sianem nie obkręcicie. Zapamiętajcie raz na jutro. Sport to zdrowie i ja wam tego zdrowia dołożę. Byle szybko. Cię, bo zamarzniemy, no. Zwłaszcza ja. Tych dwóch to grzeje tłuszcz. Zamarzniecie? Wykluczone. W kalendarzu ma się ku wiośnie. Teraz mamy odpoczynek po rozgrzewce. Będę chory, jak Bóg miły. Kowalski, przestań mi tu wyciągać niezdrowy objaw. Będziemy ćwiczyć aż do zmierzchu, a potem... No mnie nie strasznie się... Panie docencie, patrzcie. Poszedł. Niesamowite. Przecież nie było dzwonka. No tak, ale ty, Maniek, zacząłeś dzwonić zębami. A co miałem robić? Słusznie, panie Marianie, uratował pan nas. Idziemy się rozgrzać. No, jesteśmy. Ale tu jakaś okropna rudera. I wygląda na niezamieszkaną. No, zawsze jakieś schronienie przed wiatrem. Mnie się to nie podoba. Pamiętasz, Jędruś, jak wpadliśmy do zamku Drakuli? Nie wspominaj. No? Na samą myśl szyja mnie swędzi i krew zalewa. Ależ, panowie, to bardziej przypomina opuszczony chlewik, nie zamek. Nawet rodzima Baba Jaga pogardziłaby takim schronieniem. Pójdź! Niech pan się nie opędza, tylko rzuci mu coś do jedzenia. Albo udaje sukę. Na nogi! Tak! O, w mordę. Znów trafiliśmy na kryjówkę kłusownika. Hop! Panie Baton! Tfu, tu nikogo nie ma! Nie licząc psa!
Ale to my, pańscy znajomi z arcydyrekcji do kształtu. Maniek. Jędrek. I Kowalski, znaczy Kowalewski. No to wchodźcie, gapy kochane, bez pukania. Pan docent? A co? Odwiedziłem pana wizyty tatora, aby podzielić się z nim. Chlebem i talak, ojdziemy, ziane w pęk. I przedyskutować tematykę zbliżającej się sesji. To może my sobie już pójdziemy w mordę, bo... Hop, Kowalski, wy zawsze jesteście coś za prędki. Siadnijcie sobie tam w kątku i możecie się przysłuchiwać w charakterze obserwanta. Przysłuchiwać? Tak na sucho? Kociemniak, nie bądź bezczelny. Kursant nie będzie pić z ciałem pedagogicznym, bo to A, moralne i B, ardzo nie wypada. A poza tym my mieli tylko litry, ale dwóch, nie? A gdybym tak skoczył do najbliższego sklepu i za nasze pieniądze, za nasze oczywiście, nabył, prawda? No, Zachorski, nie bądź także zarówno dzieckiem. Właśnie, nie zadawuj głupich pytań. Tak jest. Co innego wpraszać się do ciała pedagogicznego, a co innego przedyskutować na wspólnej platformie zainteresowań. Pędź, kursant, pędź. Żeby tylko trafił. Tak, żeby tylko trafił. Tak, kiedyś pół dnia szukałem. To ja, panie Krzysieńku, to ja przecież szukałem mety w tej okolicy i gdyby nie życzliwość ludzka, Piając to... zaprowadzi pana Jędusia. Pamiętam, jak był. Piając zaprowadzi, on alkohol potrafi węszyć nawet spod ziemi. Jak te psy, prawda, z góry świętego buldoga. No chodźcie, słuchaj tu, chodź. Powąchaj sobie, o. No, powąchaj, tak. I prowadź. Konik, pamiętaj, konik. A ostateczność żytnia może być z kłastem. No i jakby pan Jęduś nie chciał wracać, to apoint. Moją drogą, jako kłusownik mógł pan mieszkać w takiej dziurze, ale po awansie na wizytatora... A ja tam się ludziom wasze rzeczy nie lubię. A poza tym przywykł, żem do skromnych warunków i piorun przywykł. Nie uwierzycie, piasek mój miesiącami potrafi się obyć bez jedzenia. A pan? A ja odwrotnie. Muszę co godzinę kurczę pyczane w pysk. No, pamiętam raz, Japońcy dali nam w kuchnię. Oj, pocisk trafił prosto w kocioł, w którym gotował się barszcz z uszkami. Ale to kocioł, no i co? A innym razem znowu na atolu Bikini. O, to ciekawe. To mi chcieli rzucić grzyb w barszcz. Ale uczy grzyb. Słuchać, kursanty, słuchać jak radia. Jutro zrobię z tego odpytka, a w domu każdy napisze wyprasowanie pod tytułem... Zapiski kłosownika, zeszyt 389. Cały zeszyt? Może być brulion. I nie przeszkadzajcie, bo się pan Bronisław nie może kontynuować. Ja opowiem wam dziś o zemście. O zemście, jaką obiecał mnie Major Smith. Jeżeli byśmy się kiedy spotkali. O tym jeszcze nie słyszałem. Wyście, Kowalski, jeszcze wielu rzeczy nie słyszeli. Ja słyszałem, a mimo to zamieniam się w ucho. A było to na Ceylonie. Na Randa Urun. No w każdym razie w okolicy. Lecieliśmy balonem meteorologicznym. Tak, z terenów oblężonych w nieznanym kierunku. W pewnym momencie major mówi: wyrzucić balst. No to jachciach, co miałem robić? Wyrzuciłem swojego dowódcę. Jak to? No. Dziwne pretensje, jak rozkaz to rozkaz. Każdy Kowalewski, mając do wyboru siebie i dowódcę, wyrzuciłby się sam. Ja proponował ja. Tak postąpił zresztą Spytko Kowalewski, kiedy królewskie sanie ścigała w atakach głodnych wilków. Od tego czasu Kowalewscy kośćcem się pieczętują. Czym? Kościec. Taki herb. Piszczel skrzyżowana z przedramieniem na złotym tle. No i wiecie, Major Smith obiecał mnie zemstę. Ile ja od tego czasu miejsc nie zmieniałem. Ile nazwisk, ile twarzy. Zawsze w końcu wpadnie na mój trop. I to za co? Za precyzyjne wykonanie rozkazu. Pan Jędruś wraca. No, jak tam, przyjacielu? Nic, cholerka, nic. Zgubiliście, kursant, pieniędzy? Piorun zawiódł. Niemożliwe. Zawiódł mnie na skraj lasu, gdzie spał jakiś denat. Kurza twarz. A, mówiłem. No, spiesek ma, to był denat uratowany. Zaraz. A jak ten śpiący wyglądał? Czy nie był to przypadkiem taki mały, z brudką? Co? No.
No był. To właśnie taki, był zupełnie... Co pan robi, panie Bronisławie? Natychmiast wyjeżdżam był. Major Smith znów na moim topie. Zaraz, przecież pan jest naszym wizytatorem. Oj, tu piesku, o wizytach tym pan nie wspominaj. Ja wyjeżdżam i już. Ale ja w pana inwestuję od miesięcy. Nie słyszał pan o chybionych inwestycjach? Idę, a jakby kto pytał, nic nie wiecie. Szczególnie o mnie, o majorze Smithie i o Bajlonie. Piorun, noga! Podszedł. Panie Bro... Może bym tak już nigdy drugiego śniadania nie jadł. Co za strata. O, ja nieszczęsny. Ale... Cicho. Za karę przepiszecie mi... A zresztą nie przepisujcie. Wracamy na WM. A w tej sytuacji to już wolałbym być też zrobić.